Był twórcą wszechstronnym, aktywnym i cenionym Tadeusz Cieślewski, syn. Jego twórczość graficzną przypominała wydana po wojnie w 1962 roku książka Grafiki małej formy Tadeusza Cieślewskiego, syna. O twórcy pisał we wstępie Tadeusz Leszner. Wartościowy pod względem graficznym i typograficznym Tom, wydany został w numerowanym nakładzie i zawierał 12 tablic z wklejonymi pracami autora ślewski syn, grafik, zwłaszcza zaś wybitny drzeworytnik, malarz, rzeźbiarz, a także pisarz i twórca opracowań naukowych, studiował najpierw na Politechnice Lwowskiej, a potem na Wydziale Architektury i wreszcie w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie. Grafikę u Władysława Skoczylasa, grafikę książkową u Ludwika Gardowskiego, rzeźbę u Edwarda Wittinga, a malarstwo u Tadeusza Pruszkowskiego. W okresie I wojny światowej działał w POW, następnie walczył w wojsku polskim. Po powrocie z wojska Dokończył studia artystyczne. W 1925 roku był współzałożycielem, a następnie członkiem ugrupowania Ryt. Od 1927 roku członkiem Związku Polskich Artystów Grafików, a od 1934 Bloku Zawodowych Artystów Grafików. A rok później został też członkiem Grupy Czern i Biel. Z kolei od 1936 roku. Był członkiem Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie. Brał aktywny udział w życiu artystycznym jako organizator wystaw i wernisaży. Uprawiał grafikę warsztatową, około 200 drzeworytów, linoryty, techniki metalowe i użytkowo ilustracja książkowa ex libris oraz malarstwo i rysunek, ceniony zwłaszcza za drzeworyt, który stał się jego specjalnością. Napisał też książki poświęconą swej ulubionej technice pod tytułem Drzeworyt w książce Tece i na ścianie uwagi o graficznej rasowości drzeworytu oraz Władysław Skoczylas, inicjator i twórca współczesnego drzeworytu w Polsce, będącą rodzajem hołdu dla wybitnego grafika i nauczyciela. Podczas II wojny światowej po prostu był kelnerem, ale w konspiracji wykładał rysunek i grafik. Zginął w sierpniu 1944 roku w Powstaniu Warszawskim. A podczas pożaru jego pracowni spłynęła znaczna liczba jego prac. To sprawia, że prezentowany przez nas druk poświęcony twórczości jednego z mistrzów grafiki dwudziestolecia międzywojennego jest rzeczywiście wart uwagi. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl Do działu propozycje na prezent książki z grafiką. Książki, sztuka polska, grafika artystyczna oraz rysunek. Zakochaj się w antykwariacie.